To lejka łożyskowa do zmniejszania otworów łożyskowych w zegarach ożywa się to lejek łożyskowych o następujących wymiarach. Średnica otworu D równe 0,24,5 mm. Średnica zewnętrzna D 1,0 minus 1,5 mm. Materiał. Mosiąc twardy pręt obrabiarki, tokarka, narzędzia, obcinaki, pilnik, nawiertak, wiertło, nóż tokarski. Wykonanie. 1. Ociąć kawałek pręta, wyprostować. 2. Zrównać pilnikiem czoło. 3. Zamocować pręt w ochwycie zaciskowym tokarki. 4. Naznaczyć nawiertakiem zagłębienie na środko czoła. 5. Wywiercić otwór głębszy niż długość czopa o średnicy 0,1-0,3 mm mniejszej niż średnica czopa. 6. Obtoczyć zewnętrzną powierzchnię tolejki nieco stożkowo, ale ściśle do otworu gniazda. 7. Wytoczyć zagłębienie smarowe. 8. Zaokrąglić krawędź. 9. Wypolerować zagłębienie smarowe. 10. Odciąć tolejkę nożem tokarskim. 11. Stępić krawędzie.